Ja teraz znowu wyjeżdżam z osiedla, ulicą 11 listopada skręcę w prawo w Aleję Włókniarzy, czyli jadę w kierunku południowym, zawrócę na tym rondku, które tutaj jest, czy pseudorondku, proszę zobaczyć, znowu stoi kolejka samochodów, zawrócę na tym rondku, żeby już nie jeździć daleko i spróbujemy zakręcić w lewo w ulicę 11 listopada, wtedy kiedy będą jechały jakieś samochody ulicą Aleją Włókniarzy od strony Zgierskiej. Będzie widać, co widzi kierowca stojący na tym skrzyżowaniu. Nie wjeżdżałem po to, żeby skręcić w lewo, nie muszę wjechać. Tu są w rzeczywistości dwa pasy do jazdy na wprost. Ten pas do skrętu w lewo jest pasem wydzielonym. Stoją samochody, czekają na przejazd, na wolny przejazd z prawej strony nadjeżdżają samochody od ulicy Zgierskiej. Nie wiem, czy nam się uda zobaczyć, bo to tak falami te samochody przejeżdżają. Jedzie autobus, znowu jest pusto niestety. Nie uda nam się pokazać, nie uda mi się pokazać, co widzi kierowca stojący na tym rogu. Nie będę czekał. Przejeżdżam. Zrobię tą rundkę jeszcze raz.